Fragment książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Paradoksy Ewangelii, która ukazała się staraniem wydawnictwa Rafael. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pismo Święte o tym wydarzeniu nie mówi. Tę prawdę przyjmujemy wierząc z tradycji, która od VIII wieku wyjątkowo piękny i bogaty sposób przedstawia w niebowzięcie Matki Bożej. W imię miłości, jaką Chrystus zdarzył Maryję jako matkę, jako pierwsza po nim ma udział w chwalebnym zmartwychwstaniu. Została przeprowadzona przez aniołów i świętych do domu Ojca tą drogą, którą Jezus wstępował do nieba. Tam otrzymała tron po prawicy swojego syna i została ogłoszona królową aniołów i matką wszystkich wierzących ludzi. Jest to wielkie wyróżnienie człowieka. Sam tytuł królowa aniołów zdumiewa, ponieważ z punktu widzenia natury najmniejszy dobry anioł jest od nich doskonalszy. Natomiast z punktu widzenia łaski i świętości ona przewyższa nawet archaniołów. Jako ich królowa wydaje im polecenia, co zawsze czyni z miłością. Prawda o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny pomaga w odnalezieniu się w Chrystusowym Kościele, w którym obowiązuje prawo obcowania świętych. Są oni idealnie zorganizowani w duchu miłości i przez miłość, Nieustannie oddają chwałę Bogu. Odsłaniają tajemniczy cel, dla którego Bóg stworzył człowieka, a Jezus Chrystus swój kościół. Wniebowzięta Maryja jest nie tylko królową aniołów, lecz także całego świata. Litania loretańska zestawia tytuły Maryi z Nazaretu, które pomagają wierzącym w przeżyciu spotkania z nią, ona zawsze prowadzi do syna i jej czciciele razem z nią odnajdują się pod jego krzyżem. On też w imię synowskiej miłości podprowadza swoich czcicieli do swojej matki. W praktyce różnie to wygląda, ale zawsze spotkanie z matką prowadzi do syna, a spotkanie z synem prowadzi do matki. To pomaga odkryć wymiary miłości rodzinnej. Jezusowi na tym zależało, gdy wisząc na krzyżu przekazał matce jako syna apostoła Jana, a jemu przekazał ją jako matkę. Jest jeszcze jeden wymiar tajemnicy w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To zdumiewające objawienie godności kobiety. Ona wśród stworzeń jest postawiona na samym szczycie, Syn jest nie tylko człowiekiem, lecz również Bogiem. Ona jest tylko człowiekiem. Spotkanie z nią to jedna z najpiękniejszych kart Kościoła Chrystusowego. Ikony Maryi znajdują się w centrum Kościołów Wschodnich i są wielkim skarbem w Kościołach Rzymskokatolickich. Luter zrezygnował z kultu Matki Bożej. I świętych, bo postawił jedynie na osobiste spotkanie z Jezusem w akcie wiary. Ten akt wiary wystarczał mu do zbawienia. Dla Lutra, chrześcijaństwo, to tylko zapalona świeca, a nie ognisko płonące świętym ogniem. W Ewangelii, społeczny i indywidualny wymiar wzajemnie się uzupełniają. Nie ma jednego bez drugiego. Temat kobiety jest ciągle aktualny. Feministki walczą o swoją godność według własnego modelu i dlatego o harmonii z mężczyzną i o budowie szczęśliwej rodziny nie ma u nich mowy. Skoncentrowanie uwagi tylko na kobiecie prowadzi do jej karykatury. Warto w tym miejscu przypomnieć biblijne stwierdzenie, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Księga rodzaju, pierwszy rozdział dwudziesty siódmy wers. Z tych słów wynika, że człowiek to tajemnicza jedność mężczyzny i kobiety. Miłość Matki Jezusa Chrystusa wynosi kobietę ponad wszystkie dyskusje z feminizmem. Jej godność bowiem nie ma równej wśród całego świata stworzonego, a zjednoczenie z Bogiem jest najściślejsze, bo jest matką syna Bożego. Kim dla mnie jest Maryja z Nazaretu? Czy w zasięgu ręki mam jej wizerunek? Jakie miejsce zajmuje ona w mojej rodzinie?